Zjechali się wszyscy hodowcy z całej Polski, 25 hodowców, ponad 30 rasach królików, 174 króliki były łącznie na wystawie. W piątek odbyła się ocena. Sędziowie ze Śląska oceniali króliki w ich typie rasowym. Tytuł mistrza przypadł królikowi małemu, małemu srebrzystemu żółtemu, koledze spod Warszawy, z Warszawskiego Związku, także gratulujemy bardzo serdecznie. Są takie rasy, których bardzo ciężko spotkać i na przykład Mecklenburski Srokacz Czarny przyjechał hodowca z Łodzi z tymi królikami i zaprezentował nam tutaj te króliki. Tych królików nie spotka się praktycznie w Polsce nigdzie na wystawach. Hodowcy muszą jeździć za takimi rasami za granicę i też są potężne problemy, żeby zakupić taki materiał hodowlany. Duże słowa podziękowania dla zarządu gali, dlatego że świetnie nagłośnili to w mediach i wszędzie, ponieważ zwiedzający byli nawet z zagranicy. Dostałem królika belgijskiego, 4 samice i samca. Czym te króliki się charakteryzują? No wielkością i urodą. Kwestia gustu zależy, no co kto lubi, bo zarówno i mały królik jest ładny, no i duży. Ja na przykład lubię duże króliki i hoduję króle belgijskie. A ile taki królik belgijski może ważyć najwięcej? Pełny, no krasie, tak jak już królik wyrośnie, to 9-10 kilo. 8-miesięczne, tak, do 8 kg dochodzą gabarytowo króliki. To trzeba po prostu dbać, żeby był zdrowy, czysty, dostał, jak to się mówi, trochę i profilaktyki, no i odpowiednie pasze, no po trawie królik nie będzie miał 8 kilo. No trzeba powiedzieć w ten sposób, no trzeba trochę no, zboża, marchewki, jakieś tam granulat, no i wtedy jest waga, no i geny, troszkę genów, żeby było.